Szokujące słowa europosła PiS. Zostaniecie zabici. Nielegalna migracja to dla Dominika Tarczyńskiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości, wyjątkowo drażliwy temat. Wielokrotnie wypowiadał się na temat bronienia granicy, lecz tym razem zaapelował wprost do nielegalnych imigrantów. Nie przyjeżdżajcie pod polską granicę, bo możecie zostać zabici, ostrzegł polityk. W kraju, który zabija nielegalnych imigrantów, tak nazywa się film, w którym Dominik Tarczyński oprowadza amerykańskiego youtubera po Warszawie. W ponad 30-minutowym materiale, który jest pinem na cześć wolnej od imigrantów Polski, pada wiele kontrowersyjnych słów. Tarczyński apeluje do nielegalnych imigrantów. Zostaniecie zabici. W pewnym momencie europoseł PiS opisuje, za co kocha Polskę, wymienia m.in. spokój, brak bezdomnych ludzi na ulicach czy bycie ostatnią twierdzą normalności w Europie. W końcu zwraca się jednak z istotnym i dość kontrowersyjnym apelem do potencjalnych imigrantów. Posłuchajcie mnie, mam nadzieję, że ktoś przetłumaczy to wam na arabski, nie przyjeżdżajcie pod polską granicę. Możecie zostać zabici. Jeśli przyjedziecie tu nielegalnie, jeśli spróbujecie zranić któregokolwiek z naszych żołnierzy, zostaniecie zabici, mówi Tarczyński na nagraniu. Co ciekawe, w tym samym filmie polityk obejmuje mężczyznę z Iraku i nie ukrywa zadowolenia z faktu, że przebywa on w Polsce legalnie. Zabijanie imigrantów? Przepisy mówią jasno. Przypomnijmy, że Sejm, w związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, uchwalił w lipcu przepisy, które umożliwiają żołnierzom używanie broni podczas operacji pokojowych. Mają one wspierać działania żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bronią polskich granic, a także zapewniać im pomoc prawną w razie ewentualnego postępowania. Jeżeli broń zostanie użyta, by odeprzeć bezpośredni zamach na życie lub zdrowie, żołnierz nie ponosi odpowiedzialności karnej. Kluczowe jest jednak uznanie, że okoliczności wymagają natychmiastowego działania. Jak czytamy dodatkowo na stronie Straży Granicznej, w przypadku nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Powrót może być dobrowolny lub przymusowy, a w szczególnych przypadkach cudzoziemcy mogą zostać zatrzymani w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. To nie wszystko, bo nielegalny pobyt na terenie Polski wiąże się także z karą grzywny. Dzieje się również tak, gdy cudzoziemiec nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego podczas postępowania o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.